Słuchajcie, w tym momencie jest problem z Vitalisem ze względu na to, że nie ma jak przerzucić go z Anglii do Polski i te dostawy nam się przedłużają z tygodnia na tydzień i obsuwa jest straszna. Sam wziąłem spółki Vitalisa Grazera, by podratować się, cokolwiek nakarmić swoje zbrojniki. Jest to pokarm i roślinny, i mięsny w postaci takich kółeczek. Najczęściej nabija się je na przyssaweczki. Przykleja do szyby, żeby skorzystały z tego inne ryby. Ale ze względu na to, że no mówię, ja się ratuję, to coś wam pokażę, bo niektórzy na tym YouTubie, szczególnie taka pani, której nie będę mówił nazwiska, która jest bardzo złośliwa, poblokowała mnie wszędzie, na wszystkich forach. Za plecami mi robi taką straszną opinię, w oczach, kiedy się spotkamy, jest milutka i słodziutka. Ona podaje kości. No, rozumiem, że ma parcie na to, żeby wypolerować do białej kości gnata, ale to nie o to chodzi. Ryby mają porządny zjeść. Zobaczcie, tu dałem Grazera na dół, gdzie płochliwe 201 powychodziły, tu są 134, oczywiście kirysek panda, kirysek zwykły, obok leży czerwony plankton. Ale patrzcie dalej, że nie to, że to jest jakiś tam miks. Zobaczcie tutaj. Samiec wyszedł, maluchy gdzieś tam pouciekały i ciało. Ale przejdę się do akwarium na zewnątrz. Zobaczcie, to jest żerowanie L144. Zobaczcie. Nie to, że coś tam ściemniam, czy coś tam. Ten pokarm jest naprawdę dobry i przede wszystkim jest zdrowy. Ale trzeba się, mówię, podratować czymkolwiek. Mówię, sam nie mam ani grama, więc podkarmiam zarówno ryby tutaj. Przejdę na zaplecze. Muszę wziąć drabinę po drodze. Zobaczcie, dopiero co wrzuciłem dosłownie może ze 2-3 minuty temu tam Grazera. Wszędzie są 183, które już gdzieś tam zaczynają sobie żerować. I przynajmniej tyle, że podratuje się na parę dni. Nie karcie zbrojników kośćmi, bo to jest totalna herezja. Dajcie dobrą karmę.